Okej, okay. Tak jak darem przedstawiona, nazywam się Tomasz Mdliński, jestem na co dzień fullstackiem. A dzisiaj dla Was przygotowałem taką prezentację o wtyczkach do Laravela. Przyznam, że jest to dosyć subiektywny wybór, natomiast skupiłem się bardziej na takich wtyczkach, które są tak z punktu widzenia bardziej deweloperskiego dla nas do użycia. I jako pierwszą przygotowałem Laravel Debug Bar. To jest wtyczka, która integruje się z naszą przeglądarką, w której możemy wyświetlać różne informacje, takie jak na przykład ilość zapytań do bazy danych, czas generowania tych zapytań, widoki czy cały nawet request, dane w sesji. No i o tyle to jest też dobre, że możemy odpytywać też tą paczkę o requesty Ajaxowe. I takim rozszerzeniem tego Laravel Debugbara jest Laravel Telescope, który pozwala nam troszkę więcej uzyskać troszkę więcej informacji. Ja wam tu zaraz pokażę, tylko momencie, muszę ekran udostępnić. Wygląda to mniej więcej w ten sposób i tutaj mamy przegląd właśnie requestów, wszystkich komandów, które zostały wywołane, wszystkich jobów, które poszły w trakcie działania aplikacji, informacje o cache'u. Tu w komandach jeszcze jest bardzo fajna rzecz, że możemy też podejrzeć poszczególne zapytania, które były. Możemy także przejrzeć informacje o cache'u, o eventach, wiadomości e-mail i co jest dosyć fajną sprawą, możemy także podejrzeć sobie tego maila. Informacje jakieś tam o modelach, powiadomienia i też do takich zadań bardziej optymalizacyjnych możemy podejrzeć wszystkie zapytania, które poszły do bazy danych. To jest też narzędzie fajne o tyle, że te informacje pojawiają nam się na bieżąco, czyli na przykład możemy wszystkie wyjątki, które poleciały, nie musimy grzebać tam w tych Laravelowych logach, tylko możemy sobie zobaczyć to bezpośrednio w tej wtyczce. Dalej wtyczka, to jest takie w sumie moje ostatnie odkrycie, Laravel Backup. To jest wtyczka, która pozwala nam z poziomu aplikacji tworzyć backupy. I jest o tyle dobre rozwiązanie, że nie potrzebujemy żadnych dostępów do serwera, nie musimy się nigdzie tam wbijać, ustawiać jakieś uprawnień, jakiś kont tworzyć. Robimy to bezpośrednio z poziomu naszej aplikacji. I jest ta aplikacja też dosyć bogata w ilość ustawień, ponieważ możemy definiować, ile ma być przechowywanych backupów w ramach dni, tygodni, miesięcy czy nawet lat. Możemy dostać powiadomienia o wszystkich zdarzeniach, o tym, że backup został utworzony, że coś poszło nie tak z tym backupem, że zostały te backupy, te stare backupy zostały wyczyszczone. Możemy też definiować wszystkie foldery, które ma być backupowane, tabele w bazie danych. Możemy też skompresować te backupy, nadać hasła do tych plików zip, a także, o ile się dobrze orientuję, to możemy te pliki nawet zaszyfrować. Działa to z poziomu konsoli, mamy cztery polecenia do czyszczenia, możemy też wylistować wszystkie backupy, a możemy sprawdzić ich kondycję, czy one istnieją, da się je odczytać, no i oczywiście odpalić taki backup. To, co jest właśnie ważne, to co mówiłem na samym początku, to to, że możemy też zaplanować te backupy z poziomu aplikacji, więc jedyne, co potrzebujemy tak naprawdę ze strony
ze strony serwera to jest tylko podpięcie crona. No i na koniec dostajemy zestaw plików w zipie podzielony na poszczególne daty. To jest też o tyle dobre narzędzie, że możemy wbić się z tym do na przykład CI-a i zrobić backup przed na przykład odpaleniem migracji. Nawet możemy korzystać z tego lokalnie, jeśli chcemy jakieś robić operacje, żeby na przykład bazę danych szybko zbackupować. Kolejną wtyczką jest Laravel Media Library i to jest taka wtyczka, która mi się od razu zapala w momencie, kiedy jest coś z jakimiś zdjęciami, z jakimiś profilowymi zdjęciami, czy się cokolwiek. Wtyczka nie tylko obsługuje zdjęcia, obsługuje tak naprawdę dowolną ilość, każdy rodzaj plików. Natomiast to, co jest istotne, to to, że ona po instalacji podpięcia jej do modelu pozwala nam na manipulację tymi obrazami. Mamy dostęp do tej kolekcji z tymi plikami z poziomu Laravelowego modelu. Możemy te pliki dodawać za pomocą metod. Możemy także przekazywać te pliki do lokalnego do dysku za pomocą przez request, czyli bezpośrednio z requestu. To, co jest dosyć ciekawe, to to, że możemy te zdjęcia, które nam wpadają, możemy poddać za pomocą tych narzędzi tutaj do dodawać je optymalizacji, czyli możemy zmniejszyć ich jakość, zyskując dodatkowe megabajty na serwerze. Każdy z tych modeli może mieć swoją listę konwersji. Te konwersje możemy ustawiać dowolnie, może być dowolna ilość tych konwersji, możemy te pliki w danej kolekcji potem dodatkowo przekonwertować, czyli na przykład zmienimy zdanie, chcemy zwiększyć albo zmniejszyć jakość, czy dodać jakieś, nie wiem, na przykład zrobić z nich czarno-białe zdjęcia, możemy bezpośrednio to z wiersza poleceń przepuścić przez wszystkie pliki, tam zostanie przeliczone. No i potem możemy sobie bezpośrednio z tego modelu pobierać czy URL, czy ścieżkę, możemy też pobrać jakiś tam link taki tymczasowy. I to jest dosyć istotne, to to, że za pomocą tej wtyczki możemy przygotować zestaw plików, które będą obsłużone przez HTML-owy SRC set, czyli te zdjęcia będą ładowane w zależności od rozdzielczości, jaką ma ustawioną użytkownik. Następnie wtyczka Scribe, to jest wtyczka dla tych, którzy piszą API w Laravelu. Za pomocą takiego niewielkiego kodu, takich adnotacji tutaj możemy wygenerować całą taką dokumentację. Tutaj zaznaczyłem request, customowy request Laravelowy, który nam wygeneruje wszystkie pola, które są potrzebne w danym requestie. No i możemy za pomocą prostych adnotacji tworzyć gotowe bloki już w dokumencie do API. Możemy definiować pola wymagane, ich przykładowe wartości. Jeżeli są to gety, to ta wtyczka automatycznie wykona takiego geta, więc w tej dokumentacji będziemy mieć już przykładowe dane. Te dane są z Laravelowego fakera. Możemy tworzyć także responsy. Responsy możemy tworzyć albo za pomocą taki sposób tekstowy, albo możemy wskazywać, że dany endpoint zwraca nam jakiś resource i ten resource będzie też fejkowany i wrzucony do tej dokumentacji. No i oczywiście też możemy tworzyć własne typy tych nagłówków, które tutaj są w tych adnotacjach i na podstawie tego, co tam jest, będą odpowiednie dane wyświetlone. Mamy także, wybrałem też także wtyczkę Laravel Query Builder. To jest wtyczka do takiego filtrowania danych, sortowania, filtrowania. Za pomocą
QueryBuildera, którego sobie ustawiamy, przypinamy jego model, wybieramy rodzaje filtrów. Te filtry będą automatycznie zastosowane. Dotyczy tak samo sortowania, czyli wskazujemy tylko nazwy pól, które chcemy filtrować. Możemy także używać skoków z modeli, czy za pomocą tak doraźnie stosować jakieś metody filtrowania za pomocą callbacków. Możemy także tworzyć własne filtry, które mogą mieć jakąś bardziej zaawansowaną logikę, czy to przez relacje, czy przez jakieś dodatkowe pola, które chcemy filtrować. No i na koniec za pomocą prostego odwołania możemy stosować te filtry. No i tutaj na dole też umieściłem taki krótki screen z tym, że analogicznie działa to w przypadku sortowania. Następnie znalazłem taką wtyczkę, przygotowując się do tej prezentacji, która się nazywa Pretty Routes. I w sumie to jest troszkę taki gadżet, ale zainstalowałem ją w jednym ze swoich projektów, w którym jest dosyć dużo endpointów w API. Muszę przyznać, że bardzo fajnie się z niej korzysta. Bardzo przejrzyście, można łatwo i szybko znaleźć jakiś routing. Dodatkowo to, czego nie ma w natywnym route list laravelowym, jest także możliwość grupowania tych endpointów, tak jak tutaj widzę na tym slajdzie po prawej stronie. No i oczywiście pozostałe metody, takie jakie są w tym natywnym laravelowym route list, są dostępne. Kolejna paczka to Ziggy. To jest paczka bardziej dla tych, którzy tworzą front w JavaScriptie. Służy do wpinania routingów po nazwie, tak jak są zdefiniowane w routingach tych PHP-owych w Laravelu. I tu mam taki przykład, gdzie jest jakiś tam post, jakiś endpoint post, który ma nazwę post index. I już bezpośrednio w JavaScriptie możemy sobie taką, za pomocą takiej metody, to jest metoda JavaScriptowa, wygenerować gotowy URL. Oczywiście wtyczka obsługuje wszystkie parametry, czy jakieś tam query, wszystko jest całkiem nieźle działa. Instaluje się bardzo prosto, bo wystarczy poza niej oczywiście instalacją dodać tylko w headerze taką dyrektywę Blade'a, który wrzuci tam całą jakąś tablicę, która na podstawie której ta wtyczka może pobierać te routingi. Następnie Laravel Permission. To wtyczka, która pozwala nam w bardzo wygodny sposób zarządzać uprawnieniami i pozwoleniami. Oczywiście po instalacji podpinamy sobie traita. Trait ma kilka metod. Najpierw przypominamy tego traita do modelu, następnie tworzymy sobie role i permissions. Następnie możemy takie permission przypisać do roli i odwrotnie permission do roli. Także mamy bardzo elastyczny sposób, jeśli chodzi o przyznawanie ilości tych ról i to, na co te role pozwalają. Możemy także, są scopy, które pozwalają nam wyszukać odpowiednich użytkowników z odpowiednimi rolami czy uprawnieniami. Każdemu użytkownikowi, którego sobie wybierzemy, możemy mu nadać odpowiednie permission, role i tak dalej. No i na końcu oczywiście możemy, poza tym, że możemy wycofać jakieś pozwolenie czy jakąś rolę, możemy sprawdzić, czy dany użytkownik ma jakąś rolę, czy wiele tych ról, to jest metoda has any permission i ona zwraca true false, jeżeli dany użytkownik posiada taką rolę. No i oczywiście tam w Blade'zie, czy już w kodzie możemy sobie korzystać z tych metod, żeby sprawdzić, czy dany użytkownik może jakąś tam czynność wykonać. Laravel Directory Cleanup to wtyczka, którą wykorzystałem w ostatnim projekcie, w którym generowane były pliki zip na podstawie różnych pobranych plików. Oczywiście te pliki zostają w folderze tymczasowym i wymagają wyczyszczenia co jakiś czas. I w tej paczce możemy sobie zdefiniować, jakie mamy foldery i po jakim czasie wyrażonym w minutach te pliki zostaną usunięte. Możemy to odpalić zarówno bezpośrednio z terminala, czy z metody schedule w
Laravelu, możemy ustawić, jak często ona ma być odpalana. Możemy tworzyć także własne policy, które determinują, jakie pliki mają być usuwane, czy jakie pliki mają zostać. Kolejna wtyczka to jest Laravel Migration Generator i to jest dosyć ciekawe rozwiązanie, ponieważ ta wtyczka pozwala nam odtworzyć migrację na podstawie schematu bazy danych i ona ma, mi się udało z niej skorzystać ostatnio, odtwarzając w projekcie, który przejąłem po kimś, gdzie te migracje nie były jakoś, nikt nie przykładał do nich specjalnej uwagi. Można było na podstawie tego odtworzyć migrację. Oczywiście w tym projekcie te migracje nie chciały przejść, więc udało mi się za pomocą tej paczki odtworzyć działające migracje i tutaj możemy wskazać, jakie tabele mają być uwzględnione w tym tworzeniu tych migracji, czy jakie mają być ignorowane. Tu jest tylko jedna taka ważna informacja, że trzeba pamiętać o tym, żeby te migracje, które są odpalane z paczek innych, nie były tutaj uwzględnione, ponieważ wysypie nam błędem, że taka tabela już się znajduje w bazie danych. I na koniec taka mała wtyczka Laravel Mail Preview. To wtyczka, która pozwala nam podejrzeć mail, który wychodzi. Niestety minusem tego rozwiązania jest to, że musimy przeładować stronę, czyli odpalają nam aplikacje Ajaxowe. Możemy po wysłaniu maila pojawia nam się taki mały pop-up, za pomocą którego możemy podejrzeć wiadomość w przeglądarce czy w naszym kliencie pocztowym. I to by było na tyle. Jeśli są jakieś pytania, pojawiło się pytanie od Michała. Możesz coś polecić do budowania aplikacji Real-Time Update? Trudno mi powiedzieć, ponieważ nie kojarzę nic takiego, co mogłoby... Wiem, że chyba, jeśli się nie mylę, jest coś... Są testy, ten serwer broadcastowy. Może to coś podpowie. Ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czy podesłać listę paczek? Tak, mogę. Potrzebuję pewnie na to parę minut, ale na pewno będzie też ta prezentacja udostępniona. Tak, obydwie prezentacje będą udostępnione jutro bądź w poniedziałek. Wstawimy na SlideShare'a i również dostaniecie informację mailową, bo zawsze po meetupie osoby, które się zapisały, dostają mailing zwrotny z udostępnionym webinarem, który się nagrywa całym i również właśnie z prezentacjami, które wstawimy. Więc to wszystko zbierzemy i dostaniecie na maila. Czy jeszcze jakieś bezpośrednie pytanie do Tomka w sprawie jego prezentacji? Czy ktoś... Dobra, ktoś jeszcze coś pisze. W związku z tym może jeszcze dwa pytania i będziemy przechodzić już do ostatniego etapu, czyli naszego konkursu. Okej, to dobrze, tak, więc wszystko będzie podlinkowane, więc o to się nie martwcie. Dobra, tu jest jeszcze jedno pytanie. Co jest lepsze, Swagger API czy Scrape? Jakbyś mógł, Tomek, odpowiedzieć. Niestety cię nie słyszymy, wyciszyłeś się. Przepraszam. Oczywiście zależy. Znaczy, jeżeli chodzi o integrację w przypadku Laravela, ja uważam, że ponieważ Scrape i Swagger API to są rozwiązania takie typowo API, tu bardziej chodzi o tworzenie na podstawie jakiejś adnotacji w kodzie, gotowego dokumentu z API. Natomiast ja próbowałem obu rozwiązań i w przypadku Laravela zdecydowanie ten Scrape wypada lepiej, ponieważ Swagger jest jakoś tam kompilowany do jakiegoś YAML-a i dopiero wtedy jest generowany ten plik w już gotowej dokumentacji tam w tym podglądzie. Natomiast jeśli chodzi o Laravela, to zdecydowanie polecam Scrape'a, bo generalnie tam można zrobić wszystko, co jest potrzebne do tworzenia API. Można tam podpiąć autoryzację,
wszystkie parametry. Nie spotkałem się, żebyśmy się z czymś odbili po prostu, że czegoś nie ma w tej paczce. Jeśli się nie mylę, to później w tej paczce na pewno można stworzyć kolekcję do Postmana i wydaje mi się, że do Swagera także. Mm-hmm. Tak, to jest właśnie ten problem, bo nie dość, że męczy z długością, to jeszcze poziom skomplikowania przenoszenia tego z kodu do tego pliku YAML często wywala jakieś niestworzone błędy, więc albo otworzymy, tak naprawdę odpowiedź jest taka, że albo tworzymy sobie całą dokumentację równocześnie w Swagerze, albo korzystamy ze Scribe'a. Mhm. Tak, można konwertować do WP, jeśli dobrze pamiętam, bo ja chyba nie, na pewno na 100% można korzystać, bo pamiętam, że można to konwertować. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie do Ciebie, Tomek. Czy jakiegoś CRUD generatora? No w Laravelu jest taka komenda przy tworzeniu kontrolera. Chyba trzeba dodać flagę resource. I to chyba nam generuje całego CRUDa, wszystkie metody, routingi. Tak. Mhm. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie, czy dostaniecie powiadomienia o kolejnych webinarach na maila, czy tylko na FB? Na Facebooku oczywiście wszystkie najświeższe informacje będą równocześnie puszczane, ale robimy to symultanicznie. Działamy i na Facebooku, i działamy i przez YouTube'a, i przez mailingi, więc jakimś źródłem powinniście to dostać. Ale jeśli jesteście już zapisani, powiedzmy, do naszej bazy, czyli zapisaliście się przynajmniej na jedno wydarzenie dzisiejsze, to będziecie dostawać powiadomienia o kolejnych i tylko do tego wykorzystujemy wasze maile, do niczego więcej. Więc bez obawy, więc jeśli ktoś chciałby z tego zrezygnować, to również po prostu dajcie nam informacje na ten temat i postaramy się wszystko w najbliższym czasie wam podlinkować. Dobrze, i teraz bardzo dziękuję Tomkowi za prezentację, którą zaprezentował. I to była nasza druga, ostatnia prezentacja przewidziana na dzisiejszą edycję.